Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Wielkimi krokami zbliża się tegoroczne lato pełne wrażeń. Wzorem lat ubiegłych, przed rozpoczęciem cyklu Dobry Wieczór Gorzów i innych letnich wydarzeń w mieście, odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano bogaty program imprez i atrakcji. Przed nami cykl wydarzeń, który jest cyklem fenomenalnym, niepowtarzalnym i jedynym w swoim rodzaju. Rozpoczynamy, zapowiadamy dzisiaj cykl Dobry Wieczór Gorzów w ramach wydarzeń, które w Gorzowie się odbędą. Zjednoczone Siły Kultury, czyli instytucje, które współtworzą ten cykl, to niewiarygodne wydarzenie. Tak naprawdę 120 koncertów, 500 artystów, to wydarzenia, które rozpoczną się nocnym szlakiem kulturalnym, zakończą się nocnym szlakiem kulinarnym. Wyjątkowe wydarzenia, na które zapraszam serdecznie wszystkich gorzowian, ale też wszystkich gości, bo nie ma drugiego miasta z tak potężną ilością wydarzeń. Od Dobry Wieczór Gorzów, poprzez wartownie, poprzez pikniki chopinowskie przy Filharmonii, scenę letnią w teatrze, czy koncerty w amfiteatrze. To moc wydarzeń, która zaspokoi najbardziej wybredne gusta. Myślę, że zarówno nocny szlak kulturalny, jak i scena Dobry Wieczór Gorzów zaspokoją najbardziej niewybredne gusta. Będzie bardzo dużo wystaw, koncertów, akcji, performansów, po prostu do wyboru, do koloru. Serdecznie zapraszam na wyjątkowe wydarzenie, które w ramach nocnego szlaku kulturalnego odbędzie się w Amfiteatrze Miejskiego Centrum Kultury. Będzie to wyjątkowy pokaz kostiumów inspirowanych twórczością Björk, Hypnozisk, który został przygotowany przez Natalię Ślizowską. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gorzowa i okolic na turniej tenisa Gorzów VIP Cup. Jest to druga edycja turnieju. Pomysłodawcą turnieju był zmarły w ubiegłym roku dziekan gorzowskiej filmy, pan profesor, doktor habilitowany Piotr Żurek. I właśnie dzisiejsza, tegoroczna edycja poświęcona jest pamięci naszemu zmarłego kolegi Piotra. Turniej odbędzie się 15 czerwca w centrum tenisowym przy ulicy Okulickiego od godziny 10 do 18. Wartownia została w tym miejscu, w którym była w poprzednim roku. Przyjęło się to miejsce. To miejsce jest dużo lepsze, uważamy. Przede wszystkim mamy tam kontakt też z zielenią, z drzewkami. Jest większe. Mamy miejsce, żeby postawić namiot, zbudować plażę, przeprowadzić warsztaty dla dzieci, jogę. Jest to miejsce lepsze. Line-up tegoroczny również jest większy, lepszy. Aczkolwiek w tym roku gramy troszeczkę na prośbę mieszkańców, troszeczkę my chcemy też mniej pracować w weekend, więc gramy wyłącznie w piątki i w soboty. Niedziele są wolne od koncertów. Tort jest jakby bardzo ważnym atrybutem urodzin. Jak wiemy, w ubiegłym roku pięknie się sprawdził, ponieważ te, o ile pamiętam, 5000 porcji rozeszło się prawie natychmiast, więc w tym roku też będzie jakaś słodka niespodzianka, jaka nie powiem, a to z tego względu, że urodziny muszą mieć jakiś maleńki element zaskoczenia. I tych maleńkich elementów zaskoczenia będzie sporo. Ja może oddam tort w ręce najgodniejsze, czyli pana prezydenta. Dziękuję bardzo. 767 urodziny w tym roku obchodzimy w dniach od 5 do 7 lipca, czyli tuż po tym 2 lipca, który jest tą najważniejszą dla nas datą. Zaczniemy w piątek, 5, teatrem ulicznym, tutaj w tym miejscu, bo to, co też jest bardzo ważne, zmieniamy miejsce urodzin, czyli przenosimy się z Nadwarty do samego serca tego miasta. To między innymi dlatego, żeby pokazać państwu wszystkie możliwości tej oto pięknej sceny, która nam się pojawiła parę dni temu i z której jesteśmy niezwykle dumni i bardzo szczęśliwi, że ona jest, ponieważ daje ona jakby szersze możliwości niż infrastruktura, którą dysponowaliśmy wcześniej. Tutaj na Starym Rynku, tak jak powiedziałam, 5, Biuro Podróży z Poznania, to teatr uliczny i spektakl Kaspar. W sobotę około godziny 18 tu znów spotykamy się w tym miejscu, bo poza tym, że będą koncerty, to oczywiście będą też miejsca gastronomiczne i parę jeszcze innych niespodzianek, o których będziemy mówić później, albo też państwo sami je zobaczycie tutaj na miejscu.
Na co dzień to oni niosą pomoc innym, ale teraz sami jej potrzebują. Gorzowskie Hospicjum Świętego Kamila, które od lat niesie ulgę i wsparcie chorym oraz ich rodzinom, zwróciło się z prośbą o pomoc do ludzi dobrej woli. Dlatego dziś wolontariusze hospicjum wyszli na ulicę Gorzowa, aby zbierać datki na rzecz placówki. Można ich było spotkać w centrum miasta i przy galeriach handlowych. My z koleżanką to właściwie modlimy się, żeby ludzie otworzyli te portfele. Nie wiadomo, no niech tam ta złotóweczka będzie, ale potrzeby w hospicjum są bardzo duże. No, nowa pani dyrektor zrobiła bardzo dużo, tam już tyle jest nowych rzeczy zrobionych. No my to wszystko robimy dla ludzi, no ale kto wie, nie daj Boże, ale może i dla siebie też. To tak różnie bywa w życiu. My tylko wszystkim życzymy, ci, którzy dadzą jakieś tam złotóweczkę, jakiś tam grosik, to życzymy zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, radości z tego życia. Przyjemność to jest szczytny cel, proszę pani. Naprawdę z serca to robimy z koleżanką. A jak ludzie reagują? Różnie, ale starsi, schorowani wrzucają ostatnie grosiki, proszę pani, naprawdę. Ja powiem tak, jak się nie zachęci, to tak każdy ominie po prostu to, ale jeśli zachęcić osoby, no to przyjdą, no to dadzą tam. Pierwszy raz kwestuję, ale nie jest źle. Ofiarność gorzowian jednak tutaj czuję, z tym, że no, ludzie starsi mają takie inne poczucie odpowiedzialności, współodpowiedzialności i za hospicjum, i w ogóle za takie właśnie inicjatywy. Generalnie starsi ludzie, młodzi albo nie mają pieniędzy, albo karty mają, no takie czasy. Od rana zbieramy od godziny 8, no nie jest tak, jak pani powiedziała, pani Renata, że nie jest źle. Zobaczymy, co będzie do godziny 19 i o godzinie 19 zostanie przekazana puszka do hospicjum i potem będą liczone przez wolontariuszy pieniążki. Mam swoich wolontariuszy, których odpowiadam za nich, stoję z takimi osobami, które stoją pojedynczo, tak? A które będą we dwoje, no to po prostu będzie czas na jakąś kawkę, herbatę i potem o 19 z panią wolontariuszką, ostatnią moją, jedziemy do hospicjum zawieźć tą puszkę. Pracuję sama w szpitalu, 33 lata, więc może być taka sytuacja, że my też możemy się tam znaleźć. Dlatego to jest taka pomoc, że kiedyś może też ktoś pomyśli o nas i będzie nam zbierał, tak? Jak nie będziemy mieli rodziny poumierają, tak? Czy tam kto? Będziemy po prostu sami, tak? Trafimy tam i też tam to będzie, kochana, potrzebne. Myślę, że jak na to, ile przeszłyśmy, bo dopiero zaczęłyśmy, to jest dużo osób, ale dużo osób też tak przechodzi niezbyt chętnie, niestety. Zaangażowała mnie Ala. Ja też bardzo lubię różne takie akcje charytatywne. Lubię czuć się zaangażowana, w ogóle bardzo lubię gdzieś się angażować w różne takie rzeczy. No i jeszcze dodatkowo mnie przekonała Ala, a wiadomo, z koleżanką to tak raźnie i sympatycznie i w ogóle taka też fajna forma spędzenia czasu. To nie jest mój pierwszy raz i właśnie jak wstałam wcześniej, to w sumie przypadkiem się stało, że zaczęłam, ale pomyślałam, że czemu nie. I właśnie widziałam te uśmiechy ludzi, jak wrzucali te pieniądze, że ktoś jednak stoi. I to też jest fajne, bo czasami widzi się, jak ktoś stoi i po prostu nic nie mówi, albo tak bardzo cicho. I pomyślałam, że właśnie jak się przyłączę i będziemy to robić tak z pasją i dobrze, to też więcej uda się zebrać. No pomagać trzeba, no ludziom chorym, takim, co już naprawdę nikt im nie może pomóc. No, to my im pomagamy. Lubuszanin Szymon Jaskuła dokonał imponującego wyczynu, zdobywając Mont Everest. Nie tylko spełnił swoje marzenie, ale również zapisał się na kartach historii himalaizmu. To jednak nie wszystko, co wyróżnia Szymona spośród innych pasjonatów gór. Lubuszanin to człowiek o wielkim sercu, który swoją pasję do wspinaczki łączy z chęcią niesienia pomocy zwierzętom. Podczas każdej swojej wyprawy zbiera pieniądze na rzecz schronisk dla zwierząt w Zielonej Górze i Gorzowie. Zbiórka na rzecz schronisk dla zwierząt nadal trwa. Postanowiłem jakiś czas temu, że tak naprawdę każdy wyjazd właśnie w te wyższe góry, taki dłuższy, będzie w jakiś sposób powiązany z akcją charytatywną. Tym razem Everest, no wiadomo, najpopularniejszy, wszyscy wiedzą i tak dalej. Dach świata, wyżej już nie można i postanowiłem to połączyć z akcją właśnie charytatywną, ze zbiórką dla dwóch schronisk,
Zielona Góra i Gorzów. Ja pomimo tego, że pochodzę z Sulęcina, czyli Stare Gorzowskie, Gorzów, spędziłem tu w Gorzowie kawał dzieciństwa, na lat ponad 23-4 lat mieszkam w Zielonej Górze i jestem po prostu zielonogórzaninem. To nigdy nie wypierałem się tego tutaj regionu północy województwa i zawsze tu po prostu miło wracam i mówię, że stąd jestem, nie mam stąd problemu, dlatego postanowiłem też, że no, nie będę dzielił województwa na lepsze, gorsze i tak dalej, tylko zrobimy właśnie akcję dla dwóch schronisk i zbieramy jeszcze bodajże do 20 chyba czerwca ta zbiórka trwa. Mamy około 20 tysięcy, myślę, że powinniśmy przekroczyć tą kwotę. Zachęcam również bardzo Państwa, tak, do wpłaty chociaż złotóweczki. Jak ktoś płaci wyżej, to na zrzutka.pl Himalaje dla zwierzaków. Można wyczytać, że dla tych bardziej hojnych darczyńców po przekroczeniu pewnych progów są fajne prezenty, gifty ode mnie prosto z Nepalu. Więc zachęcam jeszcze raz. W piątek od godziny 12 do 17 na Starym Rynku w Gorzowie odbędzie się piknik Funduszy Europejskich. Wydarzenie jest organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. W programie porady z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich, strefa zabaw dla dzieci, strefa zdrowia, występy na scenie i wielki unijny tort. Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jablonski zaprasza na kolejny piknik z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. Już ten piątek, 7 czerwca, będziemy świętować w Gorzowie Wielkopolskim. Zapraszamy serdecznie od godziny 12 do 17. Wydarzenie jest bezpłatne. Będziemy mieć 4 strefy. Strefa zabawy, czyli animacje cyrkowe, Lego, malowanie twarzy, bike bar, dusze klubuszek i animacje sportowe. Strefa zdrowia, czyli bezpłatne badania, konsultacje lekarskie, porady dietetyczne, a wszystko to pod chmurką. Strefa informacyjna, rozmowa o przyszłości Unii Europejskiej, konkursy o tematyce unijnej. Zapraszamy serdecznie od 12 do 17 na Gorzowskim Starym Rynku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. I tą wiadomością kończymy dzisiejsze wydanie informacji Telewizji Gorzów. Na kolejne zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.